Cześć, ja jestem Wojtek. Nie wiem, czy to widać, mam 6:55. Ja nie śpię całą noc, naprawdę. Ja nie śpię całą noc, nie przespałem nocy. Przepraszam. Byłem przeziębiony, nie mam koronawirusa. Byłem przeziębiony, mi kaszel po prostu został. No i co, mam 6:55, no i to pokażę wam, jak mniej więcej ten dzień spędzą. Ja tak standardowo wstaję, robię śniadanie i siedzę przed kompem cały dzień. Ale dzisiaj są inne obowiązki. Powiem też, co się u mnie pozmieniało. Sobie tytułę zrobiłem. Nie wiem, czy kogo widać, ale to też sobie zrobiłem. Ja trochę o nim opowiem. Ale co, teraz może i idziemy zrobić sobie herbatkę. Teraz można sobie posłodzić, napić się. Później sobie coś zjem jeszcze. Ogólnie bardzo fajnie wyszły mi te staleczki. Ja bardzo lubię dużo słodę. Więc co, może... No moment. Ja to jestem geniusz normalny. Czemu to powiedzieć? Miałem powiedzieć o tatuażu. Tatuaż zrobiłem sobie już niecałe dwa tygodnie temu. Co mogę wam powiedzieć? Tutaj nie będziecie go widzieć, ale macie zdjęcie, jak on wygląda. Tatuaż był planowany już 2 lata. Ponad 2 lata planowałem. No i wyszło i dla mnie jest spoko. Jeśli chodzi o cenę, no to dla mnie była dobra. Nie będę mówił ile, ale dla mnie była dobra. Robota bardzo dobrze zrobiona. Tytuł został zrobiony w nawet niecałe 1,5 godziny. Tak jakoś tak, 1,5 godziny był robiony. Zagoił się wtedy ten tydzień. No niecały nawet tydzień się zagoił. No i co może oznaczyć, co to wszystko znaczy, co tam jest. Jest tam zegar. Zegar to jest dla mnie, to jest czas, który ja sobie bardzo szanuję. Próbuję go nie marnować, dla mnie czas jest bardzo ważny i cenny. Jest jeszcze kompas, który oznacza bezpieczny powrót do domu. No i strzała oznacza tam spryt, dążenie do celu. I tak mniej więcej coś co mnie opisuje, czyli ten spryt. No to tam rodzice mówią, że jestem taki spryciarz. Co tam, mordo? Nie? Co tam? Co tam? Śpij sobie. Ja już sobie pojadłem, napiłem się. No i sobie oglądam teraz serial. Nadrabiam trochę. Oglądam sobie i Bakiego. Polecam, dobry jest. Oglądam teraz drugą część, niedługo będzie drugi sezon. O, się cieszę bardzo. Nie jest zarąbisty jest. Polecam serdecznie. W ogóle od dłuższego, już od dawna, już ponad pół roku. Nie wiem czemu, ale wkręciłem się w anime. Którzy powiedzieli, były anime. Dla mnie jest spoko, przyjemne, fajnie się to ogląda. Czasami jest bekowo, czasami jest fajnie, brutalnie. Krew, wszystko. Mi się podoba, ale też inne oglądam. Zacząłem oglądać Happy. Też na jest serial fajny. No i ogólnie co, no to sobie jeszcze pooglądam i zaraz trzeba brać się za sprzątanie. Bo mama kazała posprzątać dom, trzeba posprzątać dom, niestety. Mój brat nie jest porannym ptaszkiem, on śpi sobie, a ja muszę posprzątać tutaj.
co ja kończę ten i idziemy sprzątać. Czy ja idę sprzątać, żeby się patrzeć, jak sobie sprzątam. Wszystko mi timelapsie. Ja tam posprzątałem trochę, ale się później muszę umyć podłogę, ale to dla mnie ważne. Teraz tak myślałem, że porobię sobie zdjęcia. Zaraz nagrywam z telefonu, bo muszę użyć aparatu, żeby zrobić zdjęcia. No co, mam fajny pomysł. Widziałem to na Instagramie, że może mi tak się będzie migać trochę, ale co. Wezmę sobie książkę, to jest książka, która jest nieużywana, dostałem ją w ogóle, nie wiem za co, bo to jest frekwencji w szkole. Wezmę sobie jedną stronę, wyrwę, owinę wokół obiektywu, no i co, zabezpieczę taśmą, żeby się to nie rozwijało. No i to co zrobię tak z rozłożoną stroną, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaangażowanie w pracę szkoły i zdrowe zachowanie. Aha, zaangażuję szkoły, robiłem filmy dla szkoły. Dobra. Powiem, obiektyw wygląda fajnie, odpalmy. No, rozmawiałem cyfrówkę, nie mam lustrzanki, ale próbuję, mam pomysł, bo zamontowałem na tym. Bo zamontuję na tym, będzie. Jakby ktoś się pytał, to jest Bolończyk, nie ma tańczy, dużo ludzi myli. I to jest Pusio. To jest Pusio. Ma już 2 latka. Mamy nałożone jest. Aha, Boże Wota. Dobra, to próbujemy robić. Dobra, próbujemy. Jest git. Jest dobrze. Próbuję jeszcze porobić takie jakieś normalne, bez tej książki, ale... Próbujemy jeszcze. Men. To będzie dobre. Mi się wydaje, że to będzie fajne. Później wam pokażę efekt. Nagram może ekran i tam wam pokażę Lightrooma. Mi się wydaje, że będzie git, więc co? Możemy przejść do komputerka, zaraz komputer przyniosę i możemy sobie poobrabiać te zdjęcia. Co mordo? Nie bój się kamery. Siema. Gdzie być na jego Instagrama? U Jezu. No i tak to wygląda. Jak się tak siedzi, to on tak wpija na nogi i tak leży. Ale wiem, że on chce iść na ten, wiecie, na... Nie można tego mówić, bo on zaraz to wychwyci i... Będzie szczekał, a jak szczeka, to jest masakra, bo on tak drży mordę. Jest fajny pies, jest bardzo fajny pies, ale drży mordę cholernie, jak musi wyjść. Jak to wygląda? Siedem. Ja chyba wezmę się zaraz za montaż vloga i może coś się będzie działo. Możliwe, że jeszcze plan już nie wbije, ale nie wiadomo. Jak nie, to może następnego dnia się zobaczymy. Bo teraz do końca dnia chyba będę siedział i grał, albo no i montował to, więc no, zobaczymy.